Kolejnym gościem w Polsce.pl jest Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Witam serdecznie, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam państwa. Pan będzie ze spotkania, wyjątkowego spotkania u was w Muzeum na Rakowieckiej 37. Tak, przed chwilą mieliśmy nieprawdopodobną wizytę. Przyjechały do nas dzieci ze szkoły imieniem rotmistrza Witolda Pileckiego z Olsztynka. Fajne dzieciaki, szkoła podstawowa. 3 lata trwała batalia, żeby ta szkoła otrzymała imię rotmistrza i dzieci to wywalczyły. Dzisiaj przyjechały do nas do muzeum na spotkanie z Zofią Pilecką. Przemiłe spotkanie. Tak, z córką pana rotmistrza. Przemiłe spotkanie. Dzieci zaśpiewały hymn szkoły o rotmistrzu. Bardzo miłe spotkanie. Teraz pojechały dalej zwiedzać Warszawę. To jest, można powiedzieć, idea, którą też Muzeum Żołnierzy Wyklętych chce promować. Pokazywać, kto był bohaterem, że to są nasi bohaterowie, prawda? Ależ oczywiście. To jest nasza misja. To jest te nasze działania edukacyjne, które prowadzimy przez cały czas, mają pokazać prawdziwych bohaterów. Kim oni byli, jak żyli, jakie mieli ideały. I myślę, że właśnie ta wizyta dzieci z Olsztynka potwierdza, że ten kierunek, który żeśmy wybrali, otwarcia się i pokazania prawdziwej twarzy polskiego bohatera, jest właściwy. No tak, tych szkół jest zresztą więcej, ponad 40 w całej Polsce. W tej chwili już tak. Jak dobrze liczę, a w muzeum macie najlepszego ambasadora z możliwych, czyli Zofia Pilecka, właśnie córka rotmistrza, która całe życie walczy o to, aby imię rotmistrza dobrze się kojarzyło w Polsce. Tak, Zofia jest wspaniałą kobietą. Całe życie w zasadzie poświęciła walce o pamięć o swoim ojcu. Jest niezwykle ciepła, niezwykle taka przystępna, z każdym porozmawia. Wspaniały człowiek. Ma u nas swoje biuro, ma u nas miejsce, gdzie może się spotkać z gośćmi, gdzie może przetrzymywać ogrom pamiątek, jakie dostaje od szkół, od uczniów, od tych środowisk, które chcą z nią współpracować. Tworzy się takie fajne miejsce spotkań i dyskusji o Polsce. No tak, każdy, kto choć raz spotkał panią Zofię Pilecką, wie, że kocha te spotkania i świetnie się w nich czuje. Panie dyrektorze, od paru miesięcy wiemy, jak będzie wyglądało muzeum na zewnątrz. Te 4 wieże, które będą górowały nad miejscem kaźni polskich bohaterów. Od ubiegłego tygodnia wiemy też, jak będzie wyglądała ta ekspozycja stała. Tak się akurat złożyło, że ta sama pracownia architektoniczna wygrała. To pracownia Moc Architekci. Tak. Rozumiem, że pewną wrażliwość wykazali dokładnie taką, jakiej oczekiwaliście. Tak. W ubiegłym tygodniu żeśmy rozstrzygnęli konkurs właśnie na koncepcję wystawy głównej. Były złożone 3 projekty i z tych 3 projektów zespół konkursowy pod przewodnictwem pana profesora Blandy wybrał właśnie tą grupę. Jak się okazało, są to ci sami ludzie, którzy przygotowali koncepcję architektoniczną. I tutaj niezwykła wrażliwość tych ludzi została uwidoczniona już w pełnej krasie. Ta wystawa w sposób bardzo dokładny odtwarza to, co było rozpisane w konkursie. Chcieliśmy tam obejrzeć, jak będą zaprezentowani partyzanci 5. Brygady Wileńskiej na Pomorzu, akurat w tym terenie, gdzie działali, jak będą pokazana historia 76 roku, czerwca 76, czyli Radom Ursus Płock, te wielkie protesty robotnicze przeciwko rządom Edwarda Gierka. Mówimy o tej części PRL, prawda? Tak, mówimy o tych dwóch częściach, mówimy część Żołnierzy Wyklętych i część PRL. I ci ludzie w sposób naprawdę z takim bardzo dużym wyczuciem, a jednocześnie w taki stanowczy sposób pokazali, jak oni to widzą, jak widzą kwestię Żołnierzy Wyklętych. Powiem szczerze, mnie ujęli ogromnie odtworzeniem bunkrów partyzanckich, które też była taka prośba, żeby przedstawić, jak to widzą, a
to, co pokazali, ja byłem zaskoczony troszkę, bo pokazali rzeczywiście bunkry, tak jak one wyglądały. Widać wyraźnie, że przewertowali literaturę dotyczącą tego tematu i zaprezentowane zostały bunkry leśne i bunkier, który był ukryty pod podłogą wiejskiego domu. Był to bunkier Wacława Grabowskiego, pseudonim Puszczyk, ostatniego oddziału regularnego, który w 1953 roku został wystrzelany przez komunistów. Dość trudno było dotrzeć do tych materiałów, a oni to zrobili. Podobnie z 1976 rokiem. W bardzo taki ciekawy sposób przedstawili koncepcję tego wydarzenia, a jednocześnie bardzo uczciwy i taki konkretny. Widać, że pracowali na materiałach z Instytutu Pamięci Narodowej najprawdopodobniej. To jest jakby zgodne z pewnym przekazem, z prawdą historyczną, ale też wiadomo, że to musi być pokazane w sposób doskonały, nowoczesny, prawda, żeby do kogoś przyciągnęło. Tak. Jest trochę szkła, jest trochę metalu, mimo że jesteśmy we wnętrzach oryginalnych, tak? To jest... Tak, musimy cały czas pamiętać. Rozmawialiśmy wielokrotnie o tym, że po prostu tego miejsca nie można zepsuć. To jest podstawowa zasada. Podstawowa zasada. Dlatego też i taką wagę żeśmy przykładali do tego, aby te pracownie, które wygrają konkurs, uwzględniły przede wszystkim fakt, że są w więzieniu, są w polskiej Golgocie, w miejscu, gdzie i bandyci niemieccy w czasie Powstania Warszawskiego i później komuniści wymordowali kilka tysięcy Polaków. Także zależało nam, żeby pomimo tego, że będziemy przedstawiać historię żołnierzy wyklętych, czyli począwszy od walk na kresach Rzeczypospolitej do śmierci ostatniego partyzanta i będziemy pokazywali historię opozycji demokratycznej w Polsce, absolutnie dwa światy, prawda? To te wystawy nie mogą zatracić miejsca, w którym są prezentowane, czyli więzienia. I to rzeczywiście udało się osiągnąć. Będą zmiany w środku, wewnątrz budynków tych historycznych przestrzeni, ale nie na tyle, żeby zakłóciły prezentację i historię miejsc. Tak jak widziałem te wizualizacje, one są dosyć mroczne. Czy to jest właśnie związane z tym, że, no, że jesteśmy w tej polskiej Golgocie, w miejscu, gdzie polscy bohaterowie tracili życie i zdrowie, no, czyli jest to jakieś jednak mroczne miejsce i taki ciemna karta w polskiej historii? Znaczy, tam, gdzie jest rzeczywiście taka mroczna prezentacja, tam pokazujemy smutne tematy, pokazujemy śmierć partyzantów, a w innych przestrzeniach to wygląda już troszkę inaczej. Jest, myślę, że pokazujemy z ogromnym wyczuciem, będziemy pokazywali z ogromnym wyczuciem tą historię, o której opowiadamy. I to, co pan powiedział, tam ta wystawa ma łączyć takie klasyczne muzeum z eksponatami, z dokumentami, ale jednocześnie mają być wykorzystane multimedia. I właśnie ten zespół, który wygrał, potrafił pokazać, jakie multimedia chcą wykorzystać i w jaki sposób chcą je wykorzystać. Ja na przykład jestem ogromnie ciekaw, jak będą chcieli rozwiązać kwestię rozrzucanych ulotek, które również są tam w ekspozycji poświęconej Solidarności pokazane i ma co jakiś czas z sufitu sypać się, ulotki mają się sypać. Więc jak się mają sypać, to mniej więcej sobie wyobrażaliśmy. Tylko co dalej z tymi ulotkami? Ale co dalej? Jak to zebrać? Przecież nie, to trzeba będzie w jakiś sposób te ulotki zebrać, żeby nie zaśmiecić całej przestrzeni. No i rozsypywać na nowo. I rozsypywać na nowo. Jestem bardzo ciekaw. Ci państwo, którzy wygrali, mówią, że mają swój sposób, nie chcą zdradzać na razie. Bardzo jestem ciekaw. Poza tym zastosowanie różnego rodzaju kurtyn, monitorów, słuchawek, które w taki sposób
sposób zgodny z ówczesną modą, czy z ówczesną techniką, są dopasowane. Tam, gdzie są żołnierze wyklęci, te słuchawki są takie większe, masywniejsze. W czasach Solidarności. Nie tylko obraz, ale również dźwięk tam będzie grał. Nie tylko grało. Obraz, to będzie również dźwięk. Będziemy chcieli również wykorzystać filmy, które zachowały się w archiwach i telewizji polskiej, ale i wytwórni filmów dokumentalnych. Będziemy chcieli udostępnić nagrania naszych bohaterów, ich relacje, które na przestrzeni lat składali historykom. One są już w dość dużej ilości zebrane, ale cały czas jednak ten materiał gromadzimy. Poza tym w części poświęconej bezpiece będziemy chcieli pokazać filmy nagrane właśnie przez bezpiekę. Filmy, gdzie jest pokazana na przykład obserwacja naszych bohaterów, w jaki sposób te działania operacyjne były prowadzone. Panie dyrektorze, chciałem jeszcze zapytać o cele, bo wiem, że kilkanaście celów udało się zlokalizować, gdzie konkretne osoby siedziały. Rozumiem, że to będą też cele tematyczne, będą poświęcone konkretnym bohaterom. Tak, w przestrzeni 10 pawilonu, czyli tego najsławniejszego, najbardziej opisanego przez więźniów we wspomnieniach, zidentyfikowaliśmy w tej chwili 17 cel. Są to cele, w których przetrzymywani byli rotmistrz Witold Pilecki, generał Fildorf, pan Kasznica, Kasznica, ksiądz Rudolf Marszałek, pan major Zygmunt Szyndziela-Szłupaszka. Mamy 17 przestrzeni. Ponieważ 10 pawilon traktujemy jako miejsce pamięci narodowej, tam po prostu tylko będziemy chcieli odtworzyć wygląd cel z czasów, kiedy ci ludzie tam siedzieli. A musimy pamiętać, że bardzo często było tak, że w latach 40., 50. siedzieli żołnierze wyklęci, a w latach 60., 70. i 80. ludzie opozycji demokratycznej. I mamy zidentyfikowane cele, gdzie siedział Antoni Macierewicz, gdzie siedział Andrzej Czuma, gdzie siedział Henryk Wujec, gdzie siedział Zbigniew Romaszewski. I to będziemy chcieli pokazać, ponieważ ideą naszego muzeum, który ma być pomnikiem dla polskich bohaterów walczących o niepodległość, jest to, żeby pokazać wszystkich, bez względu, gdzie kto jest teraz, czy był w Polsce współczesnej. To miejsce ich łączy. To miejsce ich łączy. Oni razem tam byli, razem cierpieli i taka jest idea, żeby pokazać wszystkich po prostu. Panie dyrektorze, na koniec zapytam jeszcze o prace archeologiczne, które są prowadzone na terenie aresztu. Wiem, że była tam ekipa profesora Szwagrzyka i po opróżnieniu aresztu już udało się znaleźć w ziemi pewne artefakty. Oj, to jest kolejne wejście już zespołu profesora Szwagrzyka na teren tworzącego się muzeum. Tym razem pracowali w takiej przestrzeni między 10 pawilonem a budynkiem, który został postawiony w 2004 roku, budynkiem N. No i tam odnaleziono rzeczywiście szczątki ludzkie, odnaleziono coś, co porażające wręcz jest, 200 butów. Z kośćmi w środku. To są ofiary zbrodni niemieckiej popełnionej na więźniach Mokotowa i na mieszkańcach tej dzielnicy, których przypędzano tam na egzekucję. Odnaleziono stanowisko najprawdopodobniej strzelca wyborowego, który strzelał do uciekających więźniów, uciekających dachami Mokotowa. Takie stanowisko, gdzie jest kilkadziesiąt łusek od Mausera. I 7 bądź 9 łusek od rakietnicy, czyli Niemcy sobie podświetlali teren, żeby celniej strzelać. I to nam się nałożyło na relację od człowieka, do którego żeśmy dotarli, od chyba jedyny żyjący właśnie uciekinier z Mokotowa. Był wówczas 14-letnim chłopakiem z podziemia, który był zakładnikiem za swojego brata, został zaaresztowany. I on nam opowiedział, że kiedy uciekali dachami, to Niemcy strzelali do nich z rakietnic i podświetlali sobie teren. Żeby widzieć tych uciekinierów. Także... Szanowni Państwo, wielkie rzeczy dzieją się na Rakowieckiej 37 w Warszawie. Kiedyś to było niemożliwe, wystarczyła jedna polityczna decyzja ministra Ziobry i sprawa jakby ruszyła. Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, był gościem w Polsce.pl, a ja zapraszam za chwileczkę na serwis informacyjny w Polsce.pl. Przedstawi go Magdalena Krzemińska, a potem rozmowy Edyty Hołdyńskiej. Bądźcie Państwo z nami.